Natalia Żydaczewska, Adrianna Borciuch, Paulina Gryczek. Chcieliśmy po prostu przedstawić naszą szkołę tak troszeczkę inaczej, magicznie. Nie tyle co zachęcić, ale zaintrygować, że u nas nie tylko trzeba się uczyć, ale można się też pobawić. Taki klimat zupełnie w innym świetle pokazuje szkołę. Zdecydowanie w innym, przede wszystkim jest tak bardziej mrocznie, magicznie. A chcielibyście, żeby ten klimat został na co dzień już, do końca roku szkolnego? Może bez kadzidełek, bo trochę duszno. Się podoba, ja bym chciała, no jak najbardziej. Fajnie są przystrojone klasy. Ogólnie ten klimat i nauczyciele w zupełnie inny sposób. Ale chyba bardziej straszą teraz. No niekoniecznie. Straszą w ten zabawny sposób. Marta Kida, gimnazjum numer 5. No jest zabawnie, nie powiem, że nie. W ogóle te wszędzie nietoperze, magiczne takie drogi usłane gwiazdkami. No jest ciekawie, nie powiem, ale to zobaczymy, jak to będzie we wrześniu, kiedy już będę wybierała szkołę. Przekonuje właśnie ten styl Harry'ego Pottera właśnie do tego, żeby zachęca do tego, żeby tutaj się pojawić. Dobry pomysł, widać kreatywność tutaj w tej szkole. Bożena Kowalczykowska, dyrektorka pierwszego liceum ogólnokształcącego w Głogowie. Dziś trochę innej roli, peleryna, różdżka, cała szkoła się zmieniła. Dzisiaj nasza szkoła jest magiczna, ale ja myślę, że nie tylko dzisiaj, przez cały rok. Dzisiaj pokazujemy gimnazjalistom, jak naprawdę może wyglądać ta szkoła, jak potrafimy się bawić. Nie było oporów, żeby nauczyciele poprzebierali się za czarodziejów i chodzili po korytarzach i czarowali? W żadnym wypadku. My jesteśmy otwarci na propozycje uczniów. Klaudia Krakowiak, gimnazjum numer 4. Ogólnie szkoła bardzo fajna, klimat też jest bardzo fajny, jako Harry Potter ogólnie bardzo fajnie przygotowane, widać, że się postarali. No ale czuję się trochę taka zagubiona w tej szkole, bo jest bardzo duża. To jest coś nowego, właśnie takie dni otwarte w stylu powiedzmy Harry'ego Pottera. Jak na razie to pierwszy raz coś takiego widziałam, także myślę, że to jest bardzo fajny pomysł ogólnie. To pokazuje, że szkoła nie tylko uczy, ale potrafi bawić. Tak, potrafi bawić i no też uczniowie bardzo się angażują w sprawy szkolne.